Sławek Borowiecki wspominał o potencjale Jolanty. Czy ty Jezu, dostrzegłeś a co za panowie cudowni tam z tyłu? Potencjał. Koledzy pewnie Jolanty. Relacja, relacja. Jola, no mówisz, że nie tańczysz dla jury, tylko dla widzów. Błagam cię, chociaż nad nimi się zlituj. Rób jakiekolwiek postępy, pracuj, chociaż trochę. Skup się, a będzie naprawdę lepiej. Dobre słowo. Renato, Sławek wspominał też coś o predyspozycjach Jolanty. Jola, posłuchaj mnie. Chciałam by, żeby pracowałaś tak, jak pracowałaś ten tydzień, poprzedni tydzień. Nie jak na początku, jak się show rozpoczęła, kiedy stałaś przy bandzie i nie pracowałaś, bo byłażby o wiele dalej. Masz predyspozycje i naprawdę pracuj, bo masz predyspozycje do tego. W tym programie przede wszystkim oceniamy umiejętności łyżwiarskie i dobrze, że tak jest. Tomasz Jacyków. Jolu, naprawdę jesteś bardzo zgrabną osobą. Widzę postęp zdecydowany w tym, co było ostatnio. Jestem wstrząśnięty zachowaniem Joli. To jest po prostu niegodne, ale punktował będę jazdą. Tyle Tomasz Jacyków. Włodzimierz Szalenowicz jeszcze został nam. To znaczy, ja uważam, że dzisiaj Fräulein była zapracowana i bardzo dobrze, dlatego że wychodzisz pewnie z pozy takiej, że można istnieć nic nie robiąc. Chyba jednak trzeba coś robić w życiu. No i miejmy nadzieję, że Jolanta będzie trzymała się tych wskazówek. Punkty poprosimy, Młotku. 4 punkty. 4 punkty od Włodzimierza Szarenowicza. Punktacja Dody. Droga Dodo. No, nie zero, no mnie nie zero. Nie, na zachętę. Na zachętę 1 punkt. 1 punkt od Dody. Tomasz Jacyków. No cóż, daję 4 punkty. 4 punkty od Tomka, proszę. Renato, zanim punkty od ciebie, to oczywiście jeszcze figura obowiązkowa, bo to też tyczyło się Jolanty. Tak, chciałam by Jola, nasze wskazówki są ci potrzebne do pracy, dlatego naprawdę te wskazówki, które ci dajemy, chcemy ci pomóc i ja mam nadzieję, że swoją ciężką pracę, którą dajesz do treningów, jednak dalej pokażesz. I coś nam pokażesz dalej, bo tak jak mówię, popatrz, kiedyś pistolet by nie zrobiłaś, dzisiaj go zrobiłaś. Uwierz w siebie, uwierz w to, że tak jak powiedzieli oni, dobrze wyglądasz, postaraj się przekazać
dobre emocje. Przepraszam, powiem szybko do pistoletu, bardzo przepraszam za to. Poproszę popuścić materiał, czyli Jola tutaj zmienia nogi, no realizator nie słyszy, zmienia nogi, czyli robi pistolet przodem. Najpierw na jednej nodze zmiana, na drugiej nodze, także no idzie do przodu, tylko trzeba walczyć. Ile punktów na to? 4 punkty. 4 punkty od Renaty Aleksander. Jolanto, to jest telewizja publiczna, wszyscy chcemy ci pomóc. Spójrzmy na punkty. 3,3 punktu dla Jolanty.